Piotr Michalak po gali Granda Pro 7 Lucky 7. Witam serdecznie. Witam. Piotrek, chciałbym się ciebie zapytać, co w pierwszej walce, w walce Oli Roli, przerwałeś walkę na chwilę, potem dziewczyny ją kontynuowały, tam była ciągnięta balacha, co tam się wydarzyło, co, o czym rozmawiałeś z dziewczynami, bo to mnie interesuje w pierwszej kolejności. O numer się pytałem. Nie. Czemu nie jestem zaskoczony? Żartuję. Powiedziałem im przed walką, że mają, jeżeli ja mówię stop, to mają nie puszczać i Ola nie puściła wtedy tej ręki, jak wznowiłem tą walkę, to ona dopiero wtedy puściła tą balachę. Co tam się stało? Dostała kopnięcie w głowę, a leżały. No, Ukrainka, tak? Ukrainka broniła się tym, już raz ją wcześniej tam troszeczkę zahaczyła, ale że było to takie muśnięcie, to nic nie mówiłem i drugi raz dostała naprawdę piętą na głowę, no i z racji tego, że ona była w pozycji do przegrania walki, więc nie mogłem jej podnieść do stójki, bo zmarnowałbym pozycję Oli, więc mogłem powiedzieć tylko stop, upomnieć i wznowić walkę. Nie twierdzę, że kontrowersje były, ale chciałbym zapytać, czy nie za szybkie przerwanie, twoim zdaniem, w walce Adama Kowalskiego z Wojtkiem Orłowskim? Przez chwilę tak myślałem, że mogłem ten jeden cios poczekać, bo on bardzo mocno tam zatańczył, przewrócił się, no odruchowo zrobił tą gardę tak, żeby od razu do niego nie dopadł Adam. Jednak Adam zbił te nogi, dwa mocne młotki przerwałem. No, co się okazało, jeszcze troszeczkę tańczył Wojtek i tak myślałem, że troszeczkę mogłem ten jeszcze jeden cios poczekać, natomiast narożnik Adama już mnie uświadomił, bo dwa razy Wojtek poszedł im podziękować za walkę, czyli nie pamiętał pierwszego razu. Czyli no, albo się dajemy zabijać, albo jednak chronimy to zdrowie. No, mogłem poczekać, czy by to coś zmieniło? Byśmy wiedzieli, jakbym poczekał, ale nie poczekałem. W walce jeszcze Oli Roli, bo taka sytuacja w pierwszej rundzie, ona miała dosiad, bardzo blisko rywalki była, uderzała łokcie z góry. Na 100% nie było tam uderzeń z 12 na 6? Nie było. Biła bardzo blisko tego 12-6, natomiast trzeba pamiętać, że każda, dużo kibiców tego nie wie, że to nie jest tylko ten cios, to znaczy tylko ten cios jest zabroniony, ponieważ każda zmiana kąta, czyli uderzanie w ten sposób, to już nie jest 12-6, no tak. To już jest 10-6 i ona dużo biła takich, gdzie ten kąt przedramienia był zmieniony i no nie dopatrzyłem się jakiegoś faulu, natomiast kurczę, no jednak znowu kondycja, no tam dużo nie brakło, żeby w tej trzeciej rundzie naprawdę od jakiegoś high kicka po prostu ta walka się zakończyła na niekorzyść Oli. Nawet nie wiem, jak to obalenie pod koniec trzeciej rundy się udało. No ale dziewczyny pokazały charakter. Ogólnie Ukrainka mnie zdziwiła, że do samego końca naprawdę Ukraińcy zazwyczaj kilka mocnych ciosów łokciem i już odpuszczają, a naprawdę zawzięta dziewczyna. Ty sędziowałeś walki MMA w środku. Chciałbym zapytać o walki K1, która ci się najbardziej podobała, bo mogłeś na spokojnie sobie obejrzeć spod klatko ringu. Kurczę, nie znam, Reje... No chyba main event tak naprawdę. Main event tak, no chociaż szybka walka, nie było za bardzo co oglądać, no bo tam parę ciosów, dwa mocne low kicki po walce. Natomiast bardzo mi się podobała walka... Patryka Małeckiego dobra walka, o ile pamiętam, z Sujkowskim, z debiutantem. Tak, przerwane przez poddanie narożnika. Chyba tak. Nie znam zawodników K1 z nazwiska i to tutaj mam pewien problem, natomiast bardzo dawno nie widziałem tak obitego zawodnika K1 po dwóch rundach, a naprawdę się mocno prali i te lowy bardzo, bardzo dobrze wchodziły. Tak, no nie będę mówił o innej gali, bo bardzo mi się podobała ostatnio walka K1, ale na innej gali, nie będę tutaj promował innej federacji. No dobrze, w takim razie Piotru, kiedy ciebie zobaczymy następny raz w klatce? Za tydzień. Gdzie? Dwa razy, w piątek i w sobotę. Naprawdę? Tak, w piątek w Puławach, a w sobotę w Białogardzie. A, czyli runda 8 i Puławy to za gala jaka? Madness Cage Fighting, coś takiego, MCF, trzecią albo czwartą edycję robią. Robią sobie lokalnie, podpatrują TFL, robią sobie lokalnie, bardzo fajna gala, kilka tam takich bardziej znanych nazwisk w świecie MMA ma się tam bić. No jadę z kimś do pomocy tym razem, no bo jednak kurczę, skończy się MCF i muszę przejechać 700-800 kilometrów
na drugi dzień i muszę być wyspany, więc będę spał w bagażniku, a niech ktoś sobie jedzie. Rozumiem, to co? Na koniec klasycznie pozdrowimy Czarka Wojciechowskiego, tak, bo tu nie ma. Tak, widziałem, przerwał latające kolano. No w sumie, no może miałeś rację. Nie, żartuję, dobre przerwanie. W locie przerwał? Prawie, to znaczy no widziałem, że już leci do przerwania, jak jeszcze zawodnik nie upadł, ale... Czarek dzisiaj w Międzychodzie. Czarek dzisiaj w Międzychodzie, u Przemka Kniocha. A widziałem ten film dzięki social media Juras, pozdrawiamy Jurasa, tak, i no mam nadzieję, że tam też bez kontuzji, jak i tutaj. Tak jest. Piotr, dziękuję Ci za poświęcony czas i za wywiad, tym razem krócej, ale obiecuję, że jak się spotkacie z Czarkiem i ze mną, to będzie dłużej, także do zobaczenia przy następnej okazji. Pozdrawiam wszystkich. Tak jest, dzięki.